Marcin Prachnio, nie udało ci się zawalczyć w walce, która miała być dla ciebie walką, no chyba jedną z takich najważniejszych, jeśli chodzi o dotychczasową przygodę ze sportami walki. Jak to wygląda teraz, ta twoja sytuacja i co ewentualnie teraz przed tobą? Tak od razu zacznę, zapytam się, jakie teraz najbliższe plany te sportowe, bo tutaj ciężko widziałem, trenowałeś dzisiaj. Dziękuję bardzo, tak ciężko trenuję. Wracam do formy z powrotem. Nie udało się zawalczyć ze względu na chorobę, siła wyższa, bardzo chciałem walkę, bardzo się o nią staraliśmy, walkę dostaliśmy, wygraliśmy, ale potem się rozchorowałem i niestety nie dało rady. Wyleczyłem się jak mogłem, ale choroba była silniejsza. Już od lutego wróciłem do treningów z powrotem, na początku delikatniej, wchodziłem na obroty, nie było lekko, ponieważ miałem kurację antybiotykową dosyć długą, ale już jestem zdrowy i w pełni sił, czekam na kolejne wyzwania, kolejne walki, mam nadzieję, że będę mógł jednak powalczyć o ten tytuł, który miałem walczyć w styczniu, po prostu przeciągnie się to w czasie, mam nadzieję, że jednak dojdzie do tej walki, ponieważ mój przeciwnik Witalij Bigdasz wygrał zastępstwo, które było za mnie. No i mam nadzieję, że dostanę kolejną szansę, ponieważ no, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jestem dalej w tej czołówce, tylko przeciągnęło się to w czasie. Przeciągnęło się w czasie. Też dodajmy, że jeśli chodzi o, bo od razu tutaj jakby ktoś jeszcze nie zorientował się, to mówimy oczywiście o organizacji One Championship i o twoich azjatyckich podbojach. Dwóch Polaków mamy w ogóle tam w tym One Championship i tak troszkę ci rywale też tam gdzieś przy okazji występują waszych nazwisk. Już walczył o pas Michał Pasternak, teraz tak jak mówisz, ty ewentualnie będziesz miał szansę o ten pas zawalczyć. Czy One Championship, o co chcę zapytać, może teraz wreszcie podsumuję się, rozgadałem. One Championship to jest ta organizacja, do której gdzieś tam rzeczywiście w tym momencie, no, w której chciałbyś dłużej zostać, czy to jest jakiś punkt wyjścia ewentualnie dla ciebie po tym ewentualnym zdobyciu pasa? Ewentualnie. I tam wtedy potem sobie gdzieś do jakiejś organizacji, jak to jest? Czy nie chciałbym tak mówić, bo to może nie dojdzie do moich pracodawców w tym momencie, ale jednak jestem osobą, która ciągle pragnie nowych wyzwań, więc jeżeli wygram pas, będę chciał go obronić najprawdopodobniej i potem iść dalej. Nie lubię takiej stagnacji w jednym miejscu, zatrzymywania się, lubię cały czas nowe wyzwania, nowych przeciwników. To mnie buduje, to mi pozwala tworzyć nową motywację dla samego siebie, dla rozwoju i dzięki temu potrafię być lepszy z walki na walkę, ponieważ zawsze starałem się brać tych lepszych przeciwników. Czasem miałem wybór, czy chcesz walczyć z tym, czy z tym. Zawsze patrzyłem na rekord, dajcie mi tego lepszego, mówię. Czemu mam walczyć z kimś słabszym, nie? Zawsze próbowałem wchodzić na wyżyny, tak? Nigdy nie ciągnąłem w dół, nie chciałem mieć jakichś walk na robienie rekordu, zawsze to miało być wyzwanie dla mnie. Powiem tak, jest to taka dla mnie też troszeczkę sytuacja miła, bo gdzieś tam oczywiście ja to czysto rekreacyjnie, broń Boże, tutaj w żaden sposób nie chcę się gdzieś tam tym, nawet to, żeby nie było, że ja się chwalę, bo to była czysta rekreacja, a jakieś tam egzaminy zdawałem. W każdym razie w jednym klubie miałem okazję trenować, w tym samym klubie, w którym ty zrobiłeś dużą karierę. Mówię tu oczywiście o mazowieckim klubie Kyokushin Karate o Rafale Tomali, który cię, ja wiem, wychował jako zawodnika. To karate, z którego się wywodzisz, pomagało? Czy było kłopotem, jeśli chodzi o MMA, bo ty oczywiście miałeś jeszcze tam po drodze K1, jeśli chodzi o samo MMA, jak ty oceniasz ten background swój? Pomógł troszkę, czy musiałeś się przygotowywać do tego MMA w inny sposób, żeby się pewnych rzeczy, nie wiem, oduczyć, pewne rzeczy zmienić? Czy na pewno karate nauczyło mnie poruszania się stójki, to było bardzo pomocne. Jakby miałem już taką atletyczny rozwój. Dało mi ducha walki, mój trener Rafał Tomala też wiele mnie nauczył. Tak naprawdę z nim przez 13 lat pracowałem, także ostatnie 5 lat było MMA, a reszta wstecz 13 lat to trenowałem z senseiem Rafałem Tomalą w mazowieckim klubie Karate Kyokushin. No i to jakby, nie wiem, kurczę, 3/4 czasu praktycznie, więc on dużo wpoił mi zachowań, ducha walki i to wszystko, na czym teraz bazuję tak naprawdę, ponieważ uczę się nowych technik, uczę się walki w parterze, uczę się zapasów.
W karate miałem ręce niżej dużo, więc to na początku... No bo to specyfika walki, prawda, sportowej. Na początku to było przeszkodą, ale później się oduczyłem i już trzymam w miarę wysoko te ręce, na tyle, że przeciwnicy nie robią mi krzywdy. Za to ja czasem im potrafię zrobić. A to widzieliśmy też, tak, to fakt, to jest prawda. Powiedz jeszcze, bo ja wiem, że ty gdzieś próbowałeś już chyba nawet jeszcze, już walcząc w MMA, gdzieś trochę z karate jeszcze chcesz spróbować twoich sił, ale to jak widać nie do końca zawsze idzie w parze, prawda? Była taka próba gdzieś tam wystartowania w poważnych zawodach karate Kyokushin. Tak, była. Ponieważ moje serce wciąż jest z karate i ciężko mi było to zostawić, naprawdę pierwszy i drugi rok treningów MMA i kickboxingu, w który poszedłem mocno. Nie, przestałem robić kompletnie karate, więc no, skupiłem się na MMA i kickboxingu. Ale cały czas, jak obserwowałem zawodników, że się tam biją, wcześniej też z nimi walczyłem na macie i tak, kurczę. I jednak jeszcze chciałem raz spróbować sił, ale to już nie było to, ponieważ 3 lata ponad nie trenowałem Kyokushinu i potem tylko miesiąc się szykowałem do zawodów, więc było ciężko. Jeszcze w pierwszej walce dostałem przeciwnika, z którym się już biłem 2-krotnie wcześniej. Niestety 2-krotnie przegrałem po wyrównanych i długich walkach. No i tym razem uległem w pierwszej rundzie i to mocno niestety. No kurczę, on był cały czas w treningu, został wicemistrzem świata po kilku miesiącach w kategorii Open. Także był naprawdę w gazie i no, rozłożył mnie na łopatki, także sprowadził mnie do parteru i już wiedziałem, że zostanę przy tym, co robię, przy MMA. Zostaniesz przy MMA, to tylko jeszcze w takim razie podpytam cię, bo tak jak mówisz, ty zajęłeś się też przez pewien czas K1, gdzieś tam kickboxing to było w Holandii, prawda? Gdzieś tam wyjechałeś. Jaka jest teraz w ogóle twoja sytuacja? Jak to wygląda, jeśli chodzi o te twoje przygotowania? Gdzie teraz trenujesz dokładnie? Poza tym, że oczywiście można cię spotkać w takich miejscach jak tutaj w Warszawie u Roberta Złotkowskiego. Zawsze staram się trenować z najlepszymi. Ja spędziłem dosyć długo czasu, bo prawie 5 lat w Holandii trenując tam MMA. Na początku nie wiedziałem, chciałem robić na początku kickboxing, chciałem walczyć w kickboxingu, ale potem spróbowałem MMA i jednak bardziej mi się podobało MMA, gdzie sędziowie nie zatrzymują walki, możemy sami ją dokończyć, nie ma pauzy, nie ma liczenia i to mi się podoba, tak? Możemy walczyć i w parterze, i w stójce. To też jest fajne, przekrojowe, pozwala na większy rozwój, a nie tylko lewy, prawy low kick, czy lewy, prawy high kick. Więc jest, no bardziej się rozwija człowiek, tak? Ja jestem nastawiony na ten rozwój, jak już wcześniej wspomniałem. Jaka była... Pytałem cię, gdzie się teraz przygotowujesz, bardzo ładnie wszystko wprowadziłeś, super. Powiedziałeś, że przygotowujesz się z najlepszymi, że 5 lat w Holandii, no i teraz rozumiem, że zmierzamy w kierunku tego, gdzie teraz dalej będzie to wszystko u ciebie się odbywało. No i teraz obecnie trenuję w Polsce, po chorobie przyjechałem do Polski, chwilę zostałem, z rodziną spędziłem trochę czasu. I moje najbliższe kroki najprawdopodobniej będą w Indonezji. Chyba się przeprowadzę do Indonezji i lubię ciepło. Jeszcze to nie jest w 100% wszystko, ale najprawdopodobniej wyjadę do Indonezji trenować tam z rodziną, z moją żoną, z dzieckiem, także... Ciekawa przygoda się szykuje. No i egzotyczna bardzo, to już od jakiegoś czasu planowane było, żeby tam się przeprowadzić. Rozumiem, że tak, no skoro już tam coś masz mniej więcej upatrzone. No tak, już mój trener, z którym trenowałem w Holandii, od dłuższego czasu jeździ do Indonezji, też się z nim wybierałem, już byłem chyba 4-krotnie w Indonezji i to nawet... Tylko przypomnijmy, z kim trenowałeś w Holandii. Że z Martijn de Jong, mój trener, z którym cały czas współpracuję, jest moim menadżerem i cały czas jesteśmy w kontakcie i będziemy razem trenować w przyszłości. W Indonezji również? Tak, w Indonezji. On się przeprowadził do Indonezji. No i dla mnie to też jest fajna przygoda. Lubię wyjeżdżać, nie lubię, jak wspomniałem, stagnacji. Super jest zwiedzać świat. Także polecam wszystkim i z nim będę trenował w Indonezji, tak.
To kończąc już tylko zapytam cię, żeby tak gdzieś nawiązać do tej twojej kolejnej walki, co wiadomo już w tym momencie? Jakieś konkrety znamy, bo ty się tu szykujesz, a tak jak mówisz, wierzysz, że to się wszystko gdzieś tam odłoży w czasie, jeśli chodzi o ten mistrzowski bój, to co wiemy na ten moment, jeśli chodzi o ten twój najbliższy występ? Na razie niestety nie dużo. Próbowaliśmy ustalić walkę na maj, jednak to już jest niemożliwe, ponieważ jest za krótki termin do maja. I no teraz dalej będziemy naciskać na czerwiec. No i najprawdopodobniej będzie to albo Gracie, Roger Gracie, albo Vitaly Bigdash. Jednak tak naprawdę nic nie jestem w stanie więcej powiedzieć, dopóki nie będę miał kontraktu przed sobą, nie zostanie to powiedziane, bo tak naprawdę mogą mi dać jakiegoś innego przeciwnika, co nie będzie związane z tym, co ja chcę. I tak, to mój telefon, przepraszam, momencik. Ja po prostu podejmę rękawice, powiem tak, walczę i idę do ringu, do klatki. Do klatki, no właśnie. A tak na marginesie, już tak naprawdę kończąc, tylko mówisz o Rogerze Gracie'im, ty w ogóle jakiś kontakt z Michałem Pasternakiem miałeś? Bo obaj jesteście tak gdzieś tam w tej Azji walczący, a nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście okazję się spotkać, pogadać o tym? Nie miałem nigdy okazji się z nim spotkać, poznać, nie pytałem o walkę z Gracie'im. A będziesz pytał, zamierzasz się podpytać ewentualnie, jak do tego pojedynku dojdzie? Chyba nie. No i dobra, i sobie wszystko w takim razie wyjaśniliśmy. Marcin Prachnio, czekamy na ten twój pojedynek w takim razie. No może znajdzie się wreszcie polski pogromca Rogera Gracie'ego, ile do tej walki rzeczywiście dojdzie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam rodzinę oraz wszystkich fanów. Zachęcam do śledzenia mojej przyszłej kariery obecnej. Pa, pa.